Kontynuujemy serię, którą nazwaliśmy Upamiętanie. A lekcja numer 3 to Jestem, który jestem. Dzisiaj będziemy zajmować się dalej zagadnieniem upamiętania. Jest to nasza trzecia lekcja z tego cyklu. Omawialiśmy już prawdziwe i fałszywe upamiętanie. Mówiliśmy o krzyżu, wskazując, że krzyż musi być głoszony takim, jakim jest, zanim ludzie będą skonfrontowani z tym, czym grzech jest dla Boga, jak straszną rzeczą jest dla Boga grzech. Jeżeli nie będziemy odczuwać grzechu, tak jak Bóg, nie potrafimy prawdziwie się upamiętać. Teraz rozważymy myśl Jestem, który jestem. Czytamy z 2 Mojżeszowej 3,14. A Bóg rzekł do Mojżesza, Jestem, który jestem, i dodał, tak powiesz do synów izraelskich, Jahwe posłał mnie do was. Bóg nie ma początku. Jeżeli myślimy o czymś, co miało początek, to na pewno nie myślimy o Bogu. Prócz Boga nic nie jest samoistne, ponieważ umysł ludzki jest stworzony, trudno mu zrozumieć to, co nie jest stworzone. Nie jest nam łatwo przyjąć tego, który jest święty i przekracza nasze zrozumienie. Niełatwo nam myśleć o kimś, kto nie musi się nam tłumaczyć ze swego istnienia i kto nie jest odpowiedzialny przed nikim. Filozofia i nauka nie zawsze były przychylne Bogu. Istoty rozumne są przyzwyczajone do odpowiedzialności przed kimś i są bardzo niecierpliwe we wszystkim, co nie chce im się podporządkować. Filozof i naukowiec przyzna, że wielu rzeczy jeszcze nie wie, ale nie chce przyznać, że jest coś, czego nigdy nie będzie wiedział. Myślę, że najwyższą formą ziemskiej mądrości jest świadomość, że pewnych rzeczy nie możesz poznać, aby przyznać, że jest ktoś ponad nami, kto nie poddaje się naszemu rozumowaniu, potrzeba wielkiej pokory, większej niż wielu z nas posiada. Dlatego patrzymy na to, sprowadzając Boga do naszego poziomu, albo przynajmniej tam, gdzie możemy Nim kierować. Jedną z wielkich tragedii XX wieku jest to, iż miliony ludzi należących do kościołów i chodzących do kościołów regularnie nigdy poważnie nie zastanawia się nad istotą Boga. Niewielu pozwala swoim sercom zagłębić się w podziwie nad Ja Jestem. Takie myśli są zbyt bolesne. Wolimy zwracać uwagę na własne dobro i jak poprawić nasz wizerunek. Niektórzy mogą pytać, jaki związek ma to z moim życiem? Odpowiedź brzmi, że jesteśmy własnoręcznym dziełem Bożym. I dlatego nasze problemy i ich rozwiązanie jest teologiczne, czyli związane z Bogiem. Odpowiedzią na każdy ludzki problem jest poznanie Boga. Pewna wiedza o tym, w jaki sposób Bóg rządzi wszechświatem, jest absolutną koniecznością dla zdrowej filozofii życia i trzeźwego poglądu na świat. Człowiek jest istotą stworzoną, która sama w sobie nie posiada nic, ale jest zależna w każdej chwili od tego, kto ją stworzył. W Nim poruszamy się, oddychamy i mamy nasze istnienie. Istnienie Boga jest konieczne dla istnienia człowieka. Gdyby nie było Boga, człowiek nie miałby podstaw istnienia. Świadomość tego, że Bóg jest wszystkim, a człowiek niczym, jest podstawową doktryną chrześcijańskiej wiary i oddawania Bogu czci. W całkowitej zależności od woli Bożej leży możliwość świętości i grzechu. Jedną z cech Bożego podobieństwa w człowieku jest jego zdolność do dokonywania moralnych wyborów. Nauka chrześcijańska mówi, że człowiek postanowił być niezależny od Boga,
I ten wybór potwierdził przez nieposłuszeństwo Bożemu przykazaniu. Akt nieposłuszeństwa odrzucił Boga jako podstawę egzystencji i zdał człowieka na jego własną wolę. Ja w tym miejscu, a nie Bóg, stało się centrum świata człowieka. Nie można sobie wyobrazić bardziej pozytywnego określenia osobowości niż słowa jestem, który jestem. Wszystko, kim Bóg jest, wszystko, co jest Bogiem, jest zawarte w tej bezwarunkowej deklaracji niezależnego istnienia. W Bogu to ja nie jest grzechem, ale jest podsumowaniem całej możliwej dobroci, świętości i prawdy. Z drugiej strony, człowiek cielesny jest grzesznikiem, gdyż odrzuca Bożą wyższość w stosunku do siebie. We wszystkim inny człowiek może ochotnie zaakceptować suwerenność Bożą, ale w swoim własnym życiu ją odrzuca. Dla człowieka to ja staje się Bogiem i w tym człowiek nieświadomie naśladuje Lucyfera. To ja jest takie subtelne, że mało kto jest świadomy jego istnienia. Ponieważ człowiek rodzi się z naturą buntownika, nie jest świadomy, że jest buntownikiem. Jest gotów dzielić się sobą, a czasami nawet poświęcić siebie dla upragnionego celu, ale zdetronizować siebie to już zupełnie inna sprawa. Bez względu na to, jak daleko w dół może zejść człowiek w skali socjalnej, jest on dalej królem w swoich oczach. Samolubstwo i bezprawie są terminami zamiennymi. Grzech ma wiele twarzy, ale jego istota jest jedna. Istota moralna, stworzona, by oddawać cześć Bogu, siedzi na swoim własnym tronie i z tej pozycji ogłasza: ja jestem. Jest to grzech w skoncentrowanej postaci, ale ponieważ jest to naturalne, wydaje się dobre. Jedynie kiedy Słowo Boże przyprowadzi człowieka przed Najwyższego, bez ochronnej tarczy ignorancji, wtedy ta przerażająca prawda dociera do jego świadomości. W języku ewangelizacyjnym człowiek, który znalazł się w obliczu Wszechmogącego Boga, jest pod tym tak zwanym przekonaniem. Chrystus powiedział o tym tak: a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Jan 16:8. Te słowa zostały potwierdzone w dzień Pięćdziesiątnicy. Kiedy ludzie usłyszeli słowo, byli przekonani w sercach i wołali: co mamy czynić? Słowa "co mamy czynić" są głębokim wołaniem każdego człowieka, który nagle uświadomi sobie, że jest uzurpatorem i siedzi na skradzionym tronie. Chociaż jest to bolesne, właśnie ta ostra konsternacja prowadzi do prawdziwego upamiętania i czyni z człowieka mocnego, pokornego chrześcijanina. Kiedy zostanie skruszony i zdetronizowany, wtedy znajdzie pokój i przebaczenie. Ktoś powiedział: czystość serca to chcieć jednej rzeczy. Możemy również powiedzieć, że istotą grzechu jest chcieć jednej rzeczy. Stawianie naszej woli przeciw woli Boga to detronizowanie Boga i czynienie siebie władcą w tym małym królestwie ludzkiej duszy. To jest grzech i ma złe korzenie. Grzechy mogą się mnożyć, ale jest tak naprawdę jeden grzech. Grzechy istnieją, bo istnieje ten grzech. Jest to racjonalne uzasadnienie wielu doktryn o naturalnym zepsuciu, które twierdzą, że nieskruszony człowiek może tylko grzeszyć, a jego dobre uczynki naprawdę nie są wcale dobre.
Bóg odrzuca najlepsze uczynki religijne tak, jak odrzucił ofiarę Kaina. Tylko wtedy, kiedy człowiek zwróci skradziony tron Bogu, jego uczynki mogą być przyjęte. Zmagania chrześcijanina, by być dobrym, kiedy jest jeszcze pewny siebie i kiedy żyje w nim jeszcze pewien rodzaj moralnego odruchu, są opisane przez Pawła w liście do Rzymian. Świadectwo Pawła zgadza się z nauką proroków. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Nie ma bardziej dokładniejszego opisu grzechu niż ten. Świadectwo świętych wszystkich wieków potwierdza, że wewnętrzne ja leży u źródła ludzkiego zachowania, obracając wszystkie uczynki człowieka w zło. By nas całkowicie zbawić, Chrystus musi całkowicie przemienić naszą naturę. Musi w nas wszczepić nowe zasady, by nasze zachowanie wynikało z pragnienia rozgłaszania chwały i wielkości Bożej. Stare ja musi umrzeć, a jedynym narzędziem do jego uśmiercenia jest krzyż.